W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak dobrać dysk dla małych pieseczków. Zapraszam! Hej, to wideo jest skierowane do osób, które mają małe psy i chciałyby zacząć bawić się w dog frisbee, ale nie do końca wiedzą, jakie dyski wybrać, bo jest ich bardzo dużo w sklepach i też każdy ma inne parametry, więc jestem tu po to, żeby no, trochę Wam pomóc. Pierwsze pytanie, które bardzo często jest zadawane, to czy małe psy w ogóle mogą bawić się we frisbee? Odpowiedź brzmi jak najbardziej, wystarczy pójść do parku, wystarczy pójść na zawody dog frisbee. Prawie zawsze spotkacie tam małego psa, który łapie lecące frisbee. I często zauważycie, że mają dyski całkiem sporych rozmiarów, ale możecie też czasem zauważyć, że dysk jest dostosowany do ich wielkości i pewnie zastanawiacie się, od czego to zależy. Zaraz Wam to wszystko wytłumaczę. Przede wszystkim, tak jak wcześniej wspomniałam, jest wiele psów, które tak naprawdę nie potrzebują używania małych dysków. Sama miałam przyjemność startować z Pris, która ma bodajże 38 cm w kłębie i tak naprawdę wystarczał jej regularnej wielkości fastback. Nie potykała się o niego, nie miała żadnego problemu z łapaniem, z lądowaniem z tym dyskiem w pysku. Już nie mówię o tym, że Pris raczej nie należy do najdelikatniejszych psów świata. Więc jeżeli macie psa, który podejrzewacie, że nie będzie miał problemu z czymś takim, to w ogóle się nie zastanawiajcie i przejdźcie do pierwszego filmiku, który nagrałam, czyli jak wybrać ogólnie pierwszy dysk dla psa. Natomiast, jeżeli macie podejrzenie, że wasz pies będzie się potykał o ten dysk, będzie mu wylatywał z pyska przy lądowaniu, lub też po prostu, no widzicie czarno na białym, że wasz pies ma za krótkie nogi, no i możliwe, że będzie miał problem, to myślę, że spokojnie możecie się zastanowić nad wyborem małego dysku. Lista małych dysków jest długa, dlatego pomyślałam, że skrócę Wam mniej więcej informacje o tych dyskach i pokażę, jakie są najczęściej używane. Zacznę jeszcze od tego, że dyski, które dla Was przygotowałam, pogrupowałam od największej średnicy do najmniejszej średnicy. Będę wspominała o ich miękkości, będę wspominała o ich parametrach. Natomiast podczas układania listy kierowałam się średnicą dysków. Także zacznijmy od największej średnicy, od Hero Discs. I zacznijmy sobie od dysków Sonic Xtra. One występują w dwóch rodzajach, Distance i Freestyle. Distance są minimalnie bardziej przyczepne do ręki, Freestyle są bardziej śliskie. Nie ma to żadnego znaczenia w przypadku łapalności u psa. Dyski te mają średnicę 235 mm. I tutaj małe sprostowanie, ponieważ się przejęzyczyłam. Sonic Xtra ma 215 mm średnicy. Natomiast standardowej wielkości fastbacki czy też ekstrasy mają 235 mm, czyli są zdecydowanie większe. No to kontynuujmy. Czyli sprawdzą się dla psów, które wolą mniejszej wielkości dyski. Natomiast w parametrach, w twardości plastiku, w sposobie lotu są to mniejsi bracia dysku Sonic Xtra, o którym również mówiłam na poprzednim filmiku. Hero posiada również dyski o nazwie Super Sonic, które wszystkim kojarzą się raczej z rzutami dystansowymi. Są to dyski o mniejszej średnicy, bo mają one 215 mm i są one cięższe od reszty dysków, o których zaraz będę mówiła. Tak jak powiedziałam, są one kojarzone z dalekim dystansem, ponieważ dzięki płaskości, wielkości i masie są w stanie polecieć dalej od przeciętnego dysku. Mogłabym je porównać trochę do dysków od Disc Golfa. Nie polecałabym ich dla psów o wrażliwym pysku. Jeżeli już, to te dyski występują również w rodzaju Super Sonic Taffy. I one są bardziej elastyczne od tego pierwszego dysku, o którym przed chwilą mówiłam. Następne w kolejce będą dyski Latitude 64. Są to dyski o nazwie Bite Puppy i one mają średnicę 190 mm, co sprawia, że są
troszeczkę mniejsze od supersoników. Są to dyski jednocześnie bardzo wytrzymałe, jak i dosyć miękkie. Możecie mi uwierzyć na słowo. Przejdźmy do kolejnej grupy dysków. Wielka rodzina o nazwie Hiro Atom. Mają one 185 mm średnicy i występują w trzech rodzajach. Soft, Taffy oraz Firm. Zacznę od tych softów, ponieważ są one minimalnie bardziej elastyczne od Bite Puppy. Bardzo przyjemne dla psiego pyska. Powinny również dosyć dzielnie wytrzymywać gryzienie, natomiast nie obiecujemy, że no nie będą nosiły śladów użytkowania. Bardzo fajne do motywowania psów, motywowania młodych psów, jak i generalnie dla psów mniejszych. Drugi dysk w kolejce to Atom Taffy. To jest moja wielka miłość, uwielbiam ten dysk, używam go u moich dorosłych border collie tylko po to, żeby się z nimi poszarpać, popuszczać im trochę rollerów, tylko po to, ponieważ ten dysk ma dwie zasadnicze, cudowne cechy. Pierwsza jest taka, że jest bardzo elastyczny, ale druga jest taka, że jest bardzo wytrzymały, czyli mogę go zarówno zgnieść na pół i on wróci z powrotem do swojej formy, a jednocześnie mój pies, który zachowuje się jak dziurkacz, no jeszcze nie przedziurawił tego dysku przy naprawdę mocnej zabawie w szarpanie i w gryzienie. Także no również polecałabym ten dysk dla psów, które z jakiegoś powodu trochę unikają chwytania dysku, może do motywacji szczególnie. No i wszystkie małe psy polecam jak najbardziej spróbować na tym dysku. Trzeci dysk, Atom Firm, jest zdecydowanie najtrwalszy i najtwardszy z tych trzech, które wymieniam. Porównałabym go trochę do Bite'ów. Może jest minimalnie bardziej elastyczny, ale no stawiałabym je na tym samym poziomie. No i przechodzimy do wisienki na torcie, czyli do Hiro Pup. Są one zdecydowanie najmniejsze, naprawdę mikruski. Natomiast proszę mi uwierzyć, że latają. Raz w życiu widziałam chłopaka, który rzucił tym dyskiem 40 metrów. Dyski tego typu sprawdzą się bardzo dobrze dla psów małej wielkości, natomiast no niestety nie są one zbyt wytrzymałe. Teraz jeszcze chciałabym Wam pokazać kilka zespołów, które startowały kiedyś na zawodach z małymi psami i używały do tego różnej wielkości dysków. Musisz być na nagraniu, tak. No tak. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że czegoś się dzisiaj dowiedzieliście. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzu. Natomiast w następnym filmiku mam w planie nagrać dla Was poradnik, jak dobrać dysk dla psów, które niszczą dyski zdecydowanie. Tak jak ten tutaj, pan West. A ja się z Wami żegnam. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, no i widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Dobra, dobra, dobra.
chyba się nie uda. Yeah.